Cześć Wam wszystkim, na imię Zbyszek, jestem alkoholikiem. Witam Was bardzo serdecznie w ten poniedziałek, popołudnie już. Dzisiaj na spacer, jednak zdecydowanie później musiałem wyjść. A dlatego, że byłem na meetingu w pracy, później na meetingu na Opolskie. Tam się zaczynają w poniedziałki o 9:00, zakład karny Olsztyn. Także jestem po działaniu, fajnie, dobrze się czuję z tym. Jest mi dobrze. Jestem wdzięczny za to, że mogłem tam być. I teraz tu na spacerku. Wiecie, co jest dla mnie najważniejsze? Ja nie mam wątpliwości, dla mnie najważniejsze jest trzeźwy umysł. Czyli jasny, trzeźwy umysł. Nie abstynencja, ale trzeźwy umysł. To co świadome takie decyzje i myślenie. Nie? Ja dzisiaj już wiem, że jedyne, co mi może dać szczęście i radość w życiu, to jasny pogląd na rzeczywistość, czyli to, co się dzieje ze mną w tej chwili, nie? A co ma na to wpływ? Przede wszystkim działanie zawsze. Działanie i bliskość z Bogiem, działanie. Skupianie się na innych, czyli bycie użytecznym i to. I zarazem akceptacja stanu rzeczywistego, czyli sytuacji, w której się znalazłem, nie walczenia z tym, tylko jak najszybciej przejścia do działania, czyli robienie coś z tym, to wtedy, kiedy mogę, a wtedy, kiedy nie, żeby się jak najkrócej szarpać i odpuścić. Nie? Wtedy, kiedy mogę to zmienić, to zmieniać i pójść w działanie. Czyli akceptacja i działanie, to jest tak, dla mnie to jest takie. Cała definicja, żeby być szczęśliwym, czyli jak najmniej się szarpać z tym życiem, zmieniać to, co mogę zmienić. Dlatego, że jest to mądrością, żeby odróżniać jedno od drugiego, nie? Ale jakoś coraz lepiej mi się z tym udaje i chyba coraz lepiej się ze mną dzieje. Nie? Pomimo czynników zewnętrznych jest mi z tym wszystkim dobrze, mam swój las, swoje spacery, przyjaciół, a i poza działanie meetingi. Wszystko razem tworzy moją świadomość stanu rzeczywistego. Meetingi mi pomagają diagnozę, co się ze mną dzieje w danej chwili. I to wszystko służy temu, żeby być szczęśliwym człowiekiem pomimo choroby alkoholowej i innych chorób, które we mnie tam gdzieś się tlą. Jedenasta tradycja. Przyciągania, niereklamowanie, jasne, że nasze świadectwa są najistotniejsze, nasze życie pokazujemy tym, jak można żyć inaczej, że można żyć inaczej, przede wszystkim, że można żyć inaczej. Reklamowanie nic nie daje, mi tam żadna reklama nie dała, ale mi dał drugi alkoholik, który swoim świadectwem, swoim życiem pokazał, że można być szczęśliwym pomimo choroby, że żyć inaczej. Także z takim przesłaniem. Życzę Wam najlepszego w ten fajny dzień. Mój piesek coś tam se wcina. Las coraz bardziej goły się robi. Trzymajcie się, miłego dnia. Hej!